Cześć. 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 Witajcie, jest dzisiaj 1 stycznia 2022 roku. Wybrałam się na małe kółeczko, trochę żeby się rozruszać po świętach, wiadomo, i po tych 2 miesiącach, kiedy właściwie nie siedziałam na rowerze. Chciałam życzyć Wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Pięknych tras, wymarzonych rowerów, realizacji Waszych planów, zdrowia, sił, motywacji do tego, żeby realizować swoje marzenia, żeby o nie walczyć. No i pozytywnego podejścia do życia. Przyjechałam tutaj. To jest taki plac, który bardzo lubię w Piastowie, Plac Zgody. To właśnie na nim chciałam Wam dedykować te życzenia. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w 2021 roku. To było dla mnie wielkie wydarzenie i wielkie zaskoczenie. Założyłam ten kanał, chcąc pogodzić swoją pasję do rowerów z miłością do sztuki, do historii sztuki. Jest jeszcze wiele wspaniałych miejsc, które chciałabym Was zabrać, o których chciałabym Wam opowiedzieć. Liczę na to, że rok 2022 okaże się łaskawy i że będę mogła pojeździć tyle, ile planuję i tam, gdzie bym chciała. Jeszcze raz dziękuję Wam za Waszą obecność. Nie było mnie przez 2 miesiące na YouTubie, to naprawdę długa przerwa, ale złożyło się na to bardzo wiele trudnych do ominięcia czynników. Pierwszym z nich był bardzo popularny wirus, który mnie złapał. Nic takiego i nie było, ale pod koniec pojechałam zrobić test, no i dostałam 10 dni dodatkowo do odsiedzenia od momentu zrobienia testu. Zaraz potem w moim życiu prywatnym posypały się kolejne zmiany i czekała mnie przeprowadzka. No jeżeli kiedyś przeprowadzaliście się już w takim dojrzalszym wieku, czytaj, kiedy ma się dużo rzeczy, to jest to doświadczenie bez mała traumatyczne. I ten miniony miesiąc był dla mnie naprawdę sporym wyzwaniem. Życie na pudłach i te sprawy. Dużo, dużo pracy. Nadal jestem blisko Warszawy, nadal będę nagrywała filmiki głównie z tych rejonów, ale nie tylko, bo mam w tym roku różne plany i mam nadzieję, że uda mi się je zrealizować, będę się o to starała. Trochę wyjazdów bikepackingowych. Bardzo mi się podobał ten wyjazd nadmorski. Złapałam bakcyla i jeśli tylko sprawy i życie pozwolą, to zdecydowanie chciałabym pojechać w jakieś nowe miejsca albo nawet po prostu wrócić jeszcze raz na tę trasę. Szykuję dla Was nowe trasy. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jest też parę nowości rowerowych w moim życiu, o których mam nadzieję opowiem Wam w najbliższych filmikach. Jedna z tych nowości tutaj czai się za mną, ale to przyjdzie moment na to, żeby o tym opowiedzieć. Także zmiany, zmiany, zmiany. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście ze mną. Przepraszam, że przez chwilę nie mogłam z Wami być z taką regularnością, o jaką starałam się wcześniej, ale zapewniam Was, że nie znikam. Przed nami nowe trasy, nowe filmiki. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i wracam na obiad do domu. Pa, pa! Dzień dobry, witajcie kochani. Zapraszam Was za te moje włosy. Dojechały
spałyśmy, obie jesteśmy wykończone, jakoś dzisiaj tak nam dało w kość. No. Jesteśmy już prawie w Rewalu. Albo już w Rewalu, albo prawie w Rewalu. Bo ja na przykład chciałam zrobić tu. Do tego? No to zrobię do tego. To nie, ja mogę iść tutaj z tym. Mrasiu, co myślisz o długiej trasie rowerowej? Wspaniałej, morderczej trasie. Co ty na to? Okej. Wiedziałam, że dasz mi dobrą odpowiedź. Wszystko będzie dobrze. Aj, tak nie może być. Co za oszustwa filmowe? Nie wzięłam zapalniczki. Kurczę. Może mi się uda pożyczyć. Coś niemożliwego. Teraz jest mi gorąco. Chyba muszę się jednak ocieplacza rozebrać. Twoje tak piszczą. Czy moje? Oj.